również w ten sposób działając popełnia jakiś straszliwy grzech przeciwko solidarności społecznej. Bo często, kiedy czytam Gazetę Wyborczą, mam wrażenie, że to zeka dosyć wąskiej grupy mieszkającej, czytelników mieszkających w wielkich miastach. I te zarzuty czynione obecnemu rządowi są czynione na zasadzie zabierają nam, żeby dać komuś innemu. A może na to spójrzmy w ten sposób, że przyczyną, dla której Platforma Obywatelska poniosła porażkę, jest to, że tą Polskę powiatową sobie odpuściła. A w tej Polsce powiatowej nie dzieje się dobrze. To też nie jest dobre dla kraju, że ta prowincjonalna część naszego kraju się wyróżnia, ludzie uciekają za granicę. To naprawdę jest z jednej strony racjonalne politycznie, że partia, która wygrywa wybory, stara się spełnić przede wszystkim te obietnice, które złożyła swoim wyborcom, a nie wyborcom innych partii. To jest absolutnie racjonalne polityczne działanie. I też jest racjonalne, że wygrywa ta partia, która faktycznie apeluje do tych interesów, które zostały przez poprzedników zaniedbane, nie traktowane poważnie. I wreszcie to jest jak najbardziej słuszne, że chcemy wprowadzać pewien zrównoważony rozwój pomiędzy wielkimi centrami a prowincją, a nie mieć taki model rozwojowy jak na przykład Kolumbia, Wenezuela czy wiele innych krajów trzeciego świata, gdzie prowincja podupada, a rozwija się tak naprawdę tylko metropolia, gdzie każdy, kogo na to stać, zatrudnia ochroniarza, a tam metropolia jest otoczona do tego wianuszkiem ślady. No takiego rozwoju nie chcemy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zaśliwy, nieogarnięty, odsłaniający pieniądze. Autopromocja. Chciałabym ojca zapytać, może takim pytaniem, które zwyczajny człowiek zadaje. Sportowe wydarzenie. Przecież i sam przedziera się za góra do Waska. Nie strata na życie. Nie chcę cierpieć. Jeżeli cierpienie jest następstwem grzechu, to chyba rzadko który człowiek czuje, że on jest tak niedobry, chciałby tańczyć. Grzeszny, że zasługuje na ten ogrom ból, który go do niego przychodzi. Ogólnikowym spojrzeniem na magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Bardzo często ze złym moralnym grzechem. Przechodząc do szczegółowego rozpatrzenia tej rzeczy, to bardzo wiele cierpienia jest zupełnie nie. Polskie Radio 24. Informacje dla osobowego. Przed mikrofonem Robert Kawka. Brytyjska telewizja BBC uznała wkład polskich matematyków w złamanie kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. BBC zamieściła w internecie wywiady z uczestnikami konferencji naukowej, będącej kulminacją półrocznego programu badań Sztafeta Enigma, zorganizowanego przez londyński Instytut Józefa Piłsudskiego z Londynu Grzegorz Drymer. W konferencji w polskiej ambasadzie w Londynie wzięli udział historycy wywiadu i drewni matematyków oraz kryptologów, którzy się ocenia sztuki i wojnę od 2 do 4 lat. Brytyjczycy dobrze znają postać Alana Turinga, twórcy pierwszego funkcjonującego komputera i bohatera hollywoodzkiego filmu. W konferencji wziął udział jego bratanek, Sir Dennis Turing. Ale wśród uczestników był też Jeremy Russell, kuzyn polskiego matematyka Henryka Zygalskiego, który łamał kody Enigmy jeszcze przed wojną, na długo przed Turingiem. Mój Jeremy używał techniki papierowej, która poprzedzała to, co robił mój własny wuj, stosując swoją maszynę, podkreślił Dermot Turing. Podczas konferencji poruszono też najmniej znany wkład francuskiego wywiadu w łamanie szyfrów Enigmy. Jeszcze długo po upadku Francji w jego utajnionych komórkach na Rivierze i w Afryce Północnej pracowała duża grupa polskich kryptologów, którzy jako pierwsi posiedli sekret Enigmy. Tłumaczy to ich nieobecność w Bletchley Park, brytyjskim ośrodku kryptologicznym, który pod koniec wojny zatrudniał 10 tysięcy ludzi, ekwiwalent pełnej dywizji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ukazał się poradnik dla obywateli z Ukrainy w Polsce. Niemal 200-stronicowa książka ma pomóc Ukraińcom, którzy chcą pracować lub osiedlić się w naszym kraju.
Piotr Pogorzelski. Książka podzielona jest na rozdziały mieszczące dokładne informacje dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia. Mirosława Keryk z Fundacji Nasz Wybór, która przygotowywała poradnik, powiedziała mi, że autorzy wzięli też pod uwagę to, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na osiedlenie w Polsce. Coraz więcej przyjeżdża rodzin z dziećmi, albo przyjeżdża ktoś jeden, który wprowadza rodziny i jest zapotrzebowanie na informacje o systemie edukacji w Polsce. Liczbę Ukraińców pracujących w Polsce szacuje się na około 800 tysięcy. Wielu z nich ma problemy, na przykład z nieuczciwymi pracodawcami. Natalia Rymska, pracująca w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, podkreśla, że poradnik bardzo im się przyda. Mam nadzieję, że pomoże uświadomić sobie zakres obowiązków i praw. Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce ukazał się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i jest rozdawany za darmo w biurach organizacji pozarządowych, przy cerkwiach, a także w konsulatach ukraińskich na terytorium naszego kraju. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rząd Kuwejtu podał się do dymisji. W niewielkim kraju, którego budżet opiera się na dochodach z ropy naftowej, rozwiązano parlament. Więcej na ten temat Anna Dudzińska. Kłopoty finansowe państw Zatoki Perskiej związane są z niskimi cenami ropy naftowej na świecie. Decyzję o podaniu się rządu do dymisji poprzedziła dyskusja o cenach surowca między parlamentarzystami a członkami gabinetu. Zdaniem komentatorów rządowej telewizji nie było między nimi możliwości porozumienia. By walczyć z dziurą budżetową, Kuwejt podniósł wcześniej cenę subsydiowanej dotąd benzyny o 80%. Jeszcze w 2014 roku za baryłkę ropy płacono $100. Dzisiaj cena wynosi połowę tej kwoty. Zdaniem zachodnich komentatorów, parlament w Kuwejcie ma największą niezależność ze wszystkich państw Zatoki Perskiej. Kadencja tamtejszego parlamentu miała zgodnie z kalendarzem wyborczym potrwać do lipca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Wiele tysięcy osób uczestniczyło w manifestacji w Paryżu przeciwko przyjętemu przed 3 laty prawu zezwalającemu na zawieranie małżeństw przez pary homoseksualne. To tylko jedna ze spraw, przeciwko której protestowali uczestnicy demonstracji. A więcej na ten temat Marek Brzeziński. Manifestowali sprzeciw wobec sztucznego zapłodnienia samotnych kobiet lub tych, które żyją w parze homoseksualnej. Rząd pod wpływem lewicy próbował to przeforsować w 2013 i w rok później, ale odstąpił od takiego pomysłu pod wpływem nacisku ze strony ulicy masowych manifestacji. W tej chwili ta kwestia nie jest brana pod uwagę przez władze, ale protestujący obawiają się, że sprawa ta znów stanie się aktualna w obliczu walki przed wyborami prezydenckimi. We Francji sztuczne zapłodnienie jest dopuszczalne w przypadku bezpłodnych par heteroseksualnych. Chodziło także o ostatnie cięcia finansowe w dziedzinie polityki rodzinnej. Jeden z uczestników manifestacji tak tłumaczył swój udział w proteście. Można chodzić na jednej nodze, ale chodzimy na dwóch, a to są kobieta i mężczyzna. Wśród manifestujących było kilka czołowych postaci ze świata politycznego, w tym ze skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, z najmłodszą z rodu Le Pen, Marią Maryszal. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzień będzie zachmurzenie duże, na północnym wschodzie małe i umiarkowane. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, a nawet brzegu czasami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 4. Dzień Kolumba, obchodzony w minionym tygodniu, to święto na cześć przybycia Krzysztofa Kolumba do Ameryki w 1492 roku. To było odkrycie dla Kolumba i jego kolegów, natomiast dla tych, którzy zostali odkryci, to było przybycie dziwnych obcych. Mówił Polskie Radio 24 filozof kultury i cywilizacji profesor Stanisław Obirek z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Jakub Kukla. Trafujący, fascynujący z jednej strony, z drugiej strony bardzo trudny przy okazji, bo wątków jest bardzo wiele, nie wiadomo, z czego rozpocząć. Rozpocznijmy może w takim razie od wątków najaktualniejszych, czyli od dnia Kolumba, który obchodzony jest w obu Amerykach, i od kontrowersji z tym dniem związanych. Dzień Kolumba, czyli moment ustanowiony dla uczczenia przybycia Krzysztofa Kolumba do Ameryki w roku 1492. Tyle, że ten moment, czyli przybycie Kolumba do Ameryki dla jednych oznaczał bogactwo, splendor i chwała, a dla innych niewolę i często śmierć. Tylko i wyłącznie do ich dyspozycji.
tak, to w ogóle sam termin odkrycie jest znaczny, bo odkrycie rzeczywiście dla Kolumba i jego kolegów, natomiast dla tych, którzy zostali odkryci, no to to było przybycie obcych, dziwnych obcych, którym się najpierw z ciekawością przyglądali, bo ich wcześniej nie widzieli, ale dość szybko się okazało, że ci obcy nie bardzo byli zainteresowani ich kulturą czy ich wierzeniami, ale raczej ich stanem posiadania i złotem byli zainteresowani. Jak się okazało, że zwłaszcza Ameryka Południowa jest zasobna w złoto, no to rzeczywiście to gorączka złota była tym najsilniejszym motywem pchającym ich do przodu. No i rzeczywiście ze strony zwłaszcza tych ludów, które przeżyły, a które mają wyrytą głęboko w pamięci historię właśnie związaną z przybyciem Europejczyków, data przybycia Kolumba, Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, to jest właściwie początek apokalipsy, początek zniszczenia ich kultury, ich religii, ich całego świata, bo to oznaczało przede wszystkim przybycie właśnie obcych, więc na pewno nie możemy mówić o żadnym spotkaniu, dialogu, wymianie kulturowej, tylko o jednostronnej inwazji, która dla nich skończyła się rzeczywiście tragicznie. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy samym terminie odkrycia Ameryki, on wskazuje na bardzo europocentryczne pojmowanie świata. Dla kogo odkrycie? Dlatego odkrycie, o tym profesor mówi. Dla Europejczyków owszem odkrycie. Dla tych, którzy mieszkali w Amerykach obu, niekoniecznie. No, przypomnijmy też, że to odkrycie było połączone z pomyłką, bo dlatego mówimy o Indianach, bo Kolumb i jego mocodawcy, królowie czy Portugalii, Hiszpanii i tak dalej, no, potem papiestwo się włączyło, byli przekonani, że jadą do Indii, a Indie były wtedy bardzo pożądane ze względów no, nie na złoto, ale różne korzenie i tak dalej, przyprawy, jedwab, no to wszystko, co miało otworzyć drogę bezpośrednio Europejczykom, okazało się nagle, że na przeszkodzie stanęły dwa kontynenty Ameryki właśnie i no to bardzo interesujące jest właśnie, jak rzeczy, które nam się wydaje, że odkrywamy, albo że coś nam się wydaje, że jest prawdą, w perspektywie historycznej okazuje się błędem. No, niezależnie od wszystkiego, no faktem jest, że dzień jest ważny zarówno dla Europy i tutaj ma pan rację, że XV-XVI wiek to jest początek tej ogromnej ekspansji Europejczyków, nie tylko przecież na zachód, ale i na wschód. I opisy pierwsze, które mamy, to są rzeczywiście pisane z perspektywy europejskiej, porównywanie dzikich, jak to się niezbyt elegancko mówiło wtedy, barbarzyńców do naszej wysokiej kultury, co było oczywiście perspektywą skrzywioną, mającą bardziej związek z ignorancją Europejczyków, którzy nie znali po prostu zapisów innych alfabetów, jak w przypadku Azji, chińskiego, sanskrytu. To wszystko były dla nich rzeczy no, tajemnicze. Dopiero później niektórzy przynajmniej, jak jezuici chociażby, zdecydowali się na poznanie tych innych pism i alfabetów. No, w wypadku obu Ameryk sytuacja była o tyle jeszcze trudniejsza, zwłaszcza dla tych, w cudzysłowie mówiąc, odkrytych, że oni nie mieli zapisów takich szacownych jak właśnie Azjaci i stąd bardzo mało zostało z tego, co Europejczycy wtedy zostali, no bo po prostu nie było pism, a zamordowani do grobu zabrali swoje wierzenia. Także to no jest, myślę, że rzadko się na tym zastanawiamy, a może ten dzisiejszy dzień może być dobrym pretekstem do tego, co to znaczy wartości europejskie, co to znaczy, że jesteśmy pępkiem świata, jakie to konsekwencje ma dla innych, bo przecież ta perspektywa eurocentryczna nie jest tylko dla nas typowa, bo na przykład Chińczycy mówią o środku państwa środka, czyli w nazwie też mają to poczucie, że
są Chiny i wokół gdzieś tam jakieś peryferie. Na centralnym miejscu na mapach chińskich są oczywiście Chiny. No i Europa. Wspomniani jezuici właśnie jak malowali mapy dla cesarza, to oczywiście właśnie tak malowali, że Chiny były w środku, żeby zdobyć jego łaskawość. Sprytnie to sobie wymyślili. No, ale z Ameryką to rzeczywiście, no sam fakt przecież, no jakimi językami mówią dzisiaj państw, ludy, narody zamieszkujące oba kontynenty, no językami europejskimi, no bardzo mało, to owszem, nawet w tym Uniwersytecie Warszawskim są bardzo ciekawe badania prowadzone na temat tych języków jeszcze szczątkowo istniejących, ale to jest naprawdę jak badanie zatopionej Atlantyki. Niewiele zostało. Profesor wspomniał o trwaniu w błędzie. Przypomnijmy, że Kolumb, schodząc z tego łezpa dołu, trwał w przekonaniu, że dopłynął do Indii, że znalazł drogę morską do Indii. Właśnie dopiero później Lorenczyk podaje, że Amerigo Vespucci dotarł do Ameryki i stwierdził, że to jednak nowy kontynent, a nie Indie. No, dlatego się nazywa Ameryka, a nie Kolumbia, czy Kolumbus, prawda? Tak, oczywiście, trwał w sobie pewnym przekonaniu, no bo odkrywał Indię, tak? Myślał, że tam może jeszcze potem będzie co innego. No ale faktem jest, że gdyby nie odwaga Kolumba, gdyby nie go, trzeba coś dobrego o nim powiedzieć też, gdyby nie jego, no to, że wierzył, że można, tak? To było wtedy, no tak jak wyprawa na Księżyc dzisiaj, no. Kto mógł mu zagwarantować, że wróci? No, że to był one way tylko, prawda? Bilet w jedną stronę, ale udało się. No więc chwała mu za to, ale od nas dzisiaj mądrzejszych o te 5 wieków historii należy no, właściwe ocenienie, znaczenie tego wydarzenia. O znaczeniu jeszcze oczywiście dzisiaj porozmawiamy, ale wracając do samego momentu odkrycia z perspektywy europejskiej oczywiście, to on również nie jest tak oczywisty, bo mówi się, że dużo, dużo wcześniej przed Kolumbem do Ameryki dotarli Indowie, później, że byli tam jeszcze Chińczycy, więc odkrycie znowu w cudzysłowie wypowiadane oczywiście, to było tylko kwestia czasu. No na pewno, bo no, jeśli by zapytać znowu Mormonów na przykład, to oni mają swoje tam teorie i są przekonani, że wcześniej były tam, no bo Joseph Smith wedle ich przeświadczeń dostał jakieś złote talerze, na których były wyryte właśnie tajemnice czy objawienia zawarte w Księdze Mormona i tam wyraźnie widać jakieś intuicyjne czy fantastyczne, ale w każdym razie na pewno jakieś powiązania kulturowe, wcześniejsze dużo. I o tych Wikingach też zdaje się były nawet takie próby, czy to było fizycznie możliwe, zdaje się, że faktycznie tak było. No i na pewno specjaliści od zwłaszcza Ameryki Południowej, gdzie tych przekazów kulturowych się więcej zachowało, by nam wiele powiedzieli, że te rozprzestrzeniania się nawet różnych wątków religijnych, bo religia jest tym nośnikiem najtrwalszym chyba różnych przeświadczeń. No, zdaje się, że te powiązania jakieś były, ale to jesteśmy trochę skazani na domyślu. Mam wrażenie, że w dzisiejszej perspektywie trochę ranga tego wydarzenia odkrycia Ameryki, zależnie od tego, czy pierwszy był Kolumb, czy Wikingowie, czy ktokolwiek inny, trochę nam umyka, bo dziś z tego miejsca możemy za pomocą nowych technologii, za pośrednictwem internetu właściwie przyjrzeć się z bliska prawie każdemu zakątkowi świata. Albo inaczej ojciec Federowicz, bo tak był ojciec Tadeusz, bo tak był nazwany, a właściwie ojciec był nazwany Laska. Miał wtedy 87 lat. Że nagle pojawiły się dwa ogromne nowe miejsca na mapie świata. No to miało, wie pan, to nie tylko ze względu na wyobraźnię geograficzną. Ja się trochę zajmuję antropologią kulturową. Tak, czasem sobie myślę, że takie wtargnięcie w wyobraźnię religijną również nowych ludów, które nigdy nie znały chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, nagle to jest zupełnie inny świat.
I to się wtedy pojawił wielki problem, czy tych Indian, jak pierwsi odkrywcy stwierdzili, czy ich można traktować jako ludzi. To dla nas wydaje się zupełnie nieprawdopodobna dyskusja, ale istnieją do dzisiaj jeden najbardziej znany taki dominikanin zresztą, autor wielu traktatów chroniących ludzkie godności, właśnie Indian, Bartolomeo de las Casas. On wykazywał, że Indianie są ludźmi, że nie można ich traktować jako
Google Map, że my sobie tak dzisiaj, ja to znowu mam skojarzenia z mojego dzieciństwa, jak Bolek i Lolek, jak wybierali się w podróż dookoła świata, to jeden właśnie palcem glob porusza, drugi zatrzymywał i tam jechali, tak. Więc to była taka na te lata 60. mniej więcej to samo doświadczenie, które dzisiaj jest w zasięgu każdego iPhone'a, prawda, czy smartfona. W każdym razie, wracając i mówiąc zupełnie na serio, rzeczywiście mamy jakieś przewartościowanie radykalne, kim my jesteśmy. I sądzę, że nie będzie od rzeczy, jeśli powiemy, że wtedy Europejczyk odkrywa własną podmiotowość. Myślę tutaj o, to jest kilkanaście lat później, ale też rocznicowo możemy o tym powiedzieć, że Martin Luther w 1517 roku zapoczątkował, i to się łączy z naszym tematem, bo, ale zaraz otworzę tę krótką dygresję związaną z Marcinem Lutrem, że on powiedział coś takiego, tutaj stoję, tak, ich steje je. I to było dla niego najważniejsze, że żadne inne argumenty, czy Karola V, który chciał go zachęcić do zmiany zdania, już nie mówiąc o wysłannikach papieża, czy samego papieża, tak, żeby uznał autorytet papieski, on uznał nie, moje przeżycie Boga, Jezusa Chrystusa, który mi powiedział, że zbawia mnie tylko przez wiarę, to jest decydujące. I tu mamy pęknięcie wewnątrz kontynentu europejskiego i to pęknięcie zostało dość szybko przeniesione na te nowe kontynenty, bo wtedy pojawili się właśnie i misjonarze katolicy, i protestanci. No i ci tubylcze narody musiały jakby zdecydować, kto mówi prawdę. I to jest właśnie ten moment, kiedy sami Europejczycy stracili pewność siebie. Musieli się nawzajem do siebie przekonywać. No wtedy argumentem nie było słowo tylko, chociaż głównie słowo drukowane. Wtedy mamy Gutenberga, rewolucję, pamflety, to wszystko zaczyna zalewać się. No to tak jak dzisiaj, jak dzisiaj media społecznościowe nam przyspieszyły różne obieg informacji, tak wtedy właśnie druk. No i mamy rzeczywiście coś nowego, że Europy, to co było oczywiste, że człowiek się rodził katolikiem i umierał, nagle to nie jest oczywiste. Można zmienić wiarę, można odrzucić papiestwo, tak jak właśnie mnich, augustiański mnich, prawda, Martin Luther. Nie, to nie jest właściwa prawda, ja mam nową prawdę. I wielu ludzi mu uwierzyło. Mamy rzeczywiście pęknięcie w sercu katolickiej Europy. Mamy północ przeważającej części protestancką i właśnie południe, które pozostało katolickie. I to pęknięcie, proszę zauważyć, Ameryka Południowa, głównie język portugalski, Brazylia i inne kraje hiszpańskie, to jest kontynent katolicki. O tym też możemy porozmawiać, że i dzisiaj się to zmienia. Natomiast Ameryka Północna, Stany Zjednoczone dzisiaj i Kanada jest właśnie tak jak Europa wtedy pół na pół, bo przecież protestanci, purytanie zwłaszcza, ci najbardziej radykalni protestanci, oni wyjechali do Ameryki, bo uznali, że to jest kontynent im przez Boga obiecany. Tak. I to jest ciekawe. Inne zupełnie spojrzenie na to odkrycie. No, Indianie pewnie by mieli inne, czy Native Americans, jak ich dzisiaj bardziej poprawnie nazywamy, czyli narody autochtoniczne. Dla nich to nie było tak, że ten kontynent był obiecany purytanom. Natomiast no, z taką perspektywą rzeczywiście większość różnych podłamów protestantyzmu do Ameryki w XVI, XVII wieku wyjeżdżała. Dodajmy w przyszłym roku, w roku 2017, 500-lecie reformacji. No, zupełnie przy okazji. No tak, oczywiście. Jeśli chodzi o odkrywanie Ameryki przez Europejczyków, wspomniał pan, że ten moment, wiek XV i czasy późniejsze, to jest ten moment, kiedy Europejczycy
Europejczycy uzyskują czy odnajdują swoją podmiotowość kosztem podmiotowości autochtonów w Amerykach. Właśnie ile czasu zajęło Europejczykom przyznanie podmiotowości także narodom autochtonicznym? No ja tak trochę z optymizmem wspomniałem Bartolomeo de las Casas, więc to już jesteśmy w XVII wieku, gdzie ta refleksja takiego uczłowieczania czy podmiotowości autochtonów się zbudziła. Natomiast on przegrał, on był w mniejszości, on został tak naprawdę odkryty dopiero w XX wieku. Można powiedzieć, że z takimi próbami podmiotowości mamy do czynienia w znanych, bardzo chętnie czytanych przez nas misjach paragwajskich, tak zwanych jezuitów. To jest XVII-XVIII wiek, gdzie może nasi radiosłuchacze pamiętają taki wspaniały film Misja, właśnie, muzyka Maricone, no i te widoki, te wodospady, te zupełnie nieprawdopodobne widoki, no ale zresztą to widać też w tym filmie, ale w rzeczywistości to było jeszcze bardziej dramatycznie. Nawet te takie minimalne próby przywrócenia podmiotowości tym ludom autochtonicznym, co próbowali robić jezuici, zakładając właśnie te redukcje paragwajskie, pozwalając im rządzić się po swojemu. Nawet te minimalne próby, które dzisiaj znowu z naszej perspektywy mówimy, że to było patronalistyczne, że to było wyższościowe, bo oni byli na przykład święceni na księży. Oni byli traktowani tak jak dzieci właściwie cały czas, ale jednak mieli bardzo dużą autonomię, tak. No więc to już mamy w XVIII wieku, ale to zostało przerwane dramatycznie. To w tym filmie jest to świetnie pokazane. Właśnie oni przez te minimalne próby przydania autonomii byli postrzegani jako zagrożenie dla interesów właśnie latyfundystów, którzy wtedy zaczynali się coraz bardziej tam rozszerzać i tak dalej, i tak dalej. Mowa złota była silniejsza wtedy? Tak, oczywiście, no interesy, zysk, bezwzględny zysk. Nawet jeśli ci akurat Guarani byli uczczeni przez jezuitów i byli chrześcijanami już, tak? Także już nie było tego, tej wymówki, że to nie są chrześcijanie, ale jednak mimo wszystko ta, zresztą w Europie jesteśmy w tym czasie, kiedy podziały klasowe są bardzo mocne i zysk latyfundystów czy oligarchów, czy arystokracji, no wcale nie pomagał w respektowaniu praw chłopa pańszczyźnianego, tak, żeby też pro domo nostra trochę powiedzieć. Mniej więcej jesteśmy w tym samym kontekście. W każdym razie, to już mówię w tej chwili z perspektywy Stanów Zjednoczonych, na zajęciach próbujemy oczywiście ze studentami studiować i zgłębiać ten problem, jakie miejsce mają Amerykanie, ci autochtoni, nazywamy Indianie, w dzisiejszej świadomości Ameryki, no to jest margines Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Tylko tyle napisam, nie obserwuj twitter.com/polskieradio24. Wypowiedzi księdza profesora Tischnera z jego pism, z jego tekstów. On myślał o tym, że informacje dnia musi być przed mikrofonem Robert Kratka. Od zamachu w Doniecku zginął Artem Pawłow, pseudonim Motorola, jeden z przywódców prorosyjskich bojówkarzy. Znany był m.in. z tego, że przyznawał się do zabijania jeńców. Groził też w Polsce. Separatyści obwiniają ukraińskie służby o zorganizowanie zamachu i grożą zemstą. Po szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 33-letni Motorola, dowódca separatystycznego batalionu Sparta, walczył przeciwko ukraińskim siłom rządowym, m.in. w Słowiańsku i na donieckim lotnisku. Owiany był legendą bezwzględnego watażki, zwłaszcza w stosunku do jeńców. W wywiadach dla mediów przyznawał się, że sam zabił co najmniej 15 wziętych do niewoli ukraińskich wojskowych. Głośno też o nim było w sierpniu 2014 roku, kiedy Polska nie wydała zgody na przelot samolotu z rosyjskim ministrem obrony.
Motorola nagrał wówczas amatorski film, w którym groził naszemu krajowi dwa taśka separatystów. Ale co jest pięknego, bo tak używamy takich słów, jak mówimy o domu, w którym mieszkał szef separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko oskarżył o zorganizowanie zamachu ukraińską grupę dywersyjną. Według słów szefa bojówkarzy, ukraińskie władze organizując zamach zerwały proces pokojowy. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolorowa bransoletka z obornik śląskich może być przełomem w systemie ratownictwa medycznego. Fundacja Ludzi w Sieniu opracowała urządzenie, w którym zapisywane są dane na temat choroby, przyjmowanych leków czy objawów. Gdy pacjentowi coś się stanie, każdy może odczytać te informacje. Wystarczy przyłożyć dowolny smartfon, a później przekazać dane ratownikom medycznym. Ci mogą zacząć pomagać zdalnie, gdy dowiedzą się, że nieprzytomny na przykład przeszedł wcześniej trzy zawały, opisuje Jerzy Piotrowicz z fundacji. Kiedy wystawiłem na zawał szpanku, może zawiadomić najbliższy miejsca zdarzenia szpital, zezwolić do nich, czy poprzez radio skomunikować się i powiedzieć: chłopaki, słuchajcie, mamy tutaj Jana Kowalskiego i jest wielka szansa na to, że mają zawał, pozwolą was za 3-4 minuty, pomóżcie nam przygotować się. Urządzenie jest w trakcie pilotażu na Dolnym Śląsku. Prosty, ale rewolucyjny system został pozytywnie przyjęty przez służby medyczne. Ratownicy Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy Kotru świętują jubileusz 40-lecia. W tym czasie przeprowadzili ponad 26 tysięcy akcji. W Starej Kopalni w Wałbrzychu jubileusz świętowało 140 ratowników zawodowych i ochotników. Do służby przyjęto 4 nowych. Naczelnik grupy Maciej Kurzepecki za jedną z trudniejszych akcji, jaki brał udział, uważa ratowanie speleologa, który przed rokiem w październiku utknął w jaskini niedźwiedziej. Zmieścić nosze jaskiniowe, czyli zmieścić człowieka od furgówki, od szpilki. Stąd aż 60 ludzi, bo trzeba było rozpić te poszczególne zaciski, przygotować transport. No i przede wszystkim to był człowiek, który miał uraz kręgosłupa. Wałbrzysko-Kłodzcy wiatrowcy czuwają nad bezpieczeństwem ludzi na obszarze 2500 km2 oraz na 1600 km szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4.33. Gdy wydawało się, że sejmowa batalia dotycząca obywatelskich projektów i zmian w ustawie o ochronie życia cichła, wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na nowo zbudził emocje wśród części społeczeństwa. W audycji Wróżenie z faktów o przyszłości, z którą wokół aborcji rozmawiali publicyści Rafał Zienkiewicz i Aleksandra Jakubowska. Gospodarzem programu był Łukasz Warzecha. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Modlitwa różańcowa, taka zaczniemy od tematu, medytacyjna, który jest właśnie w sytuacji bardzo trudnych, na Twitterze, w sytuacjach bardzo trudnych, stał się bardzo popularny pomocna, w sporze wirtualnej. Napisałeś parę słów o pani Andrzejski, która współorganizowała protest, warto czy też może organizowała, się tego, że była organizatorką po prostu tej modlitwy, która niejako bo chyba z nami płynie. Określić pod domem Jarosława Kaczyńskiego, no czyli cały czas mamy temat aborcji. Ten protest został w jakiś sposób, nie wiem, czy można powiedzieć, sprowokowany, pretekstem może raczej do zorganizowania go był wywiad Jarosława Kaczyńskiego udzielony Polskiej Agencji Prasowej. Wywiad udzielony w momencie, kiedy wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas temat siada. A ponieważ my zajmujemy się w tym programie przewidywaniami, więc pytanie wydaje się oczywiste dotyczące przyszłości. Czy rzeczywiście temat siada, czy to będzie nowa siła napędowa opozycji, której poprzedni napęd, czyli Trybunał Konstytucyjny, chyba już wyraźnie się wyczerpał. Aleksandra Jakubowska. Ja myślę, że będzie nadal, dlatego że środowiska lewicowe zdają sobie z tego sprawę, że to może być pomysł na przyszłość. Ja czytałam taki wywiad, którego Joanna Senyszyn udzieliła dziennikowi Gazecie Prawnej. Ja tam zawarła oprócz większość tego, z czym się nie zgadza, bardzo prawdą myśl, że lewica, a dokładnie SLD, tak jakby straciła swój elektorat socjalny na rzecz PiS-u i właściwie teraz pozostają jej tylko dwa wyjścia. Albo pójść w stronę takiej walki światopoglądowej i to obserwujemy, no i jednocześnie zadbać o ten swój wymierający stary elektorat. I myślę, że
te wydarzenia, które miały miejsce ostatnio, pokazały, jak znacznie lepszym paliwem do takich protestów i walki z obecnie panującą koalicją jest kwestia aborcji, w ogóle kwestie światopoglądowe, niż ten trybunał konstytucyjny, właśnie w którym ludzie nie bardzo wiedzieli, o co tam chodzi i szli w obronie demokracji. To mamy jeszcze jedno sobie pytanie. Czy, jeżeli się zgadzamy z taką tezą, jaką pani tu stawia, czy Komitet Obrony Demokracji się w tym odnajdzie? Bo on jednak tam, no, była jakaś część wspólna w tym czarnym proteście, pod domem Kaczyńskiego, nie wiem, czy jakaś była, pewnie tam, bo osoby, które uczestniczą w protestach, to na pewno też były tam. Ale kogo już tam nie było widać. Kogo się kojarzy jednoznacznie z protestami w sprawie Trybunału. Więc czy podejmie to wyzwanie, czy zaadoptuje się do tej nowej sytuacji? Piotr został zmarginalizowany przy tym czarnym proteście. Tam musiał się dołączać. Mateusz Kijowski składał jakieś takie deklaracje, że my też przyjdziemy. A chcę, żeby tam przyszli, czy nie przyszli. Rzeczywiście nie było tego zdania. Przeceniam oczywiście moją rolę, mówiąc, że to jakoś ja jestem tutaj sprawcą, bo mój tweet sprawił cokolwiek co do popularności tematu. Ja myślę, że wiem, że jestem odosobniony w tym. Ja uważam, że to jest skręt po prostu, normalny skręt ze strony PiSu, chociaż nie jestem tego tak do końca pewien. To skręt w negatywnym znaczeniu. Takie znaczenie, że jest to celowe przesterowanie debaty publicznej na temat, który od 25 lat jest typowym tematem zastępczym, dyżurnym wręcz tematem zastępczym. Nie chcę tutaj od razu zastrzegam, że proszę mi zastrzec, uważam, że to jest nieważne, uważam, że jest to ważne, kwestie moralne są bardzo ważne, ale tym tematem można genialnie zawsze manipulować, zawsze można było świetnie podgrzewać emocje, no 25 lat się nim gra politycznie. I nadal mam wrażenie, że się gra politycznie. Oczywiście jest to wielka zagadka, czy prezes Kaczyński wie, co mówi, czy tak po prostu mu się powiedziało, jak o niemieckim radiu, czy o Angeli Merkel, czy jednak powiedział to, co powiedział celowo. No bo on oczywiście nie powiedział nic złego, na pewno nie to, co mu zarzucają komuniści. Wystarczy zepchnąć ten wywiad, on mówi, że chcielibyśmy my jako PiS, tak, żeby każda kobieta, jeżeli nie zagraża tej życiu, mogła urodzić, nawet jeśli dziecko nie jest zdrowe, nawet jeśli ma umrzeć, żeby mogła tę ciążę zakończyć, ale oczywiście nie wolno nikogo do tego zmuszać, ale będziemy stwarzać zachęty i tak dalej. No nie jest to jakaś horrendalna wypowiedź. Z drugiej strony, ale co w Kaczyńskim od 25 lat, no zdąży się nauczyć, że cokolwiek on powie, jest natychmiast podchwytywane, krojone, z tego się wyciąga coś, tak jak było, nie wiem, z gorszym sortem, z ukrytą opcją niemiecką, więc chyba wiedział, że odgrzewa spór, który właśnie zakopał. No wydawałby się, że dziennie mówią, to ekatorzyma, że w tym nie ma logiki. Jak to? Najpierw skierowali ten projektor do jurys, do komisji, potem do tej komisji natychmiast uwalili przy zresztą nieskrywanej wściekłości Platformy, która się różnymi kruczkami w każdym nie chciała temat przedłużyć, żeby to było procedowane, jednak ten projekt, że było przeciwko czemu protestować. I w momencie, kiedy wydawało się, że tematu nie ma, nagle jest taki wywiad. Moim zdaniem w tym szaleństwie może być metoda, ponieważ jest po prostu dla PiSu, w moim przekonaniu, dużo bardziej opłacalne, żeby ta histeria aborcyjna trwała, niż żeby się skończyła. To jeżeli masz rację, to by znaczyło, że możemy się spodziewać takich impulsów, które będą miały ten spór napędzić z obu stron. Bo dla obu stron to by było korzystne. To znaczy dla lewicy i dla PiS, czyli być może kolejne wywiady będą, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, ale jego współpracowników. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia w tym, co pani powiedziała wcześniej. Pani powiedziała o SLD. SLD rzeczywiście trochę podobnie jak KOD w tym wątku wydaje się zmarginalizowane. No to raczej te środowiska skrajnie lewicowe, czyli Razemy tutaj tak zwane. Ale takie typy, że Razem to dla nich są kapitulanci. Ale może. Ja wiem, więc pytanie, czy właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej z Włodzimierzem Czarzastym na czele będzie potrafił dla swojego pożytku zaadaptować ten temat.
Myślę, że nie mają wyjścia, dlatego że nie widzę ani żadnej kamieści programowej, ani żadnych inicjatyw po tamtej stronie. Oni się nieśmiało próbowali do kogoś przyłączyć, ale coś nie bardzo im wyszło. Natomiast wracając do tego, co mówił pan redaktor przed chwilą, no to rzeczywiście makiaweliczne byłyby pomysły, gdyby tak miało być. Ja myślę, że praprzyczyna i prabłąd, który popełnił PiS, to było niskierowane dwóch projektów do komisji. Gdyby to mieli skierowane te dwa projekty do komisji, to one by sobie tam mogły długo leżeć, powoływani by byli kolejni eksperci, nic by się nie działo. Natomiast to takie zaprzeczenie własnym hasłom z kampanii wyborczej, to krytykowanie Platformy Obywatelskiej i PSL-u za mielenie obywatelskich projektów. Nagle dostajemy do Sejmu dwa obywatelskie projekty i co? Jeden jest lepszy, drugi jest zupełnie gorszy. To jest praprzyczyna, bo nie teraz, jeżeli taka problem do przyszłości, kot umiera i myślę, że nic z tego nie wyjdzie. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że pani kot za 10 lat wcześniej, za wcześnie w politykę się wdała, bo gdyby na czele tego ruchu stanął ktoś z taką charyzmą, jak miał pani kot, to mogłoby być to groźne. Natomiast no, Mateusz Kwiatkowski jest osobą bez absolutnie jakiejkolwiek charyzmy, a do tego jednak no dość tak tam krytykowana za różne swoje osobiste sprawy. I kot chyba nie widzi przed sobą dalszej drogi, bo tutaj rzeczywiście te skrajne środowiska lewicowe odebrały mu coś, co mogło być następnym krokiem w jego rozwoju. A czy zgodzilibyście się Państwo z taką tezą, że jeżeli te protesty pójdą w stronę takiego właśnie lewicowego, skrajnego lewicowego radykalizmu, jak ten protest pod domem Jarosława Kaczyńskiego, to będzie oznaczało, że nie uda się już zebrać wokół nich takich tłumów, jak były przy czarnym proteście, no bo jednak ten radykalizm lewicowy, o których pani jakoś tak apelowała, jest bardzo, no sporo jest i jest system opieki społecznej. Pewno, że nie działa to doskonale, ale też warto, żeby upominać się o to, bo są celowe instytucje powołane do tego, aby nam pomagały. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Może zakończę takim cytatem z Kędzą. Czekałam może na jakiś telefon, który może osoby, która znała ojca Tadeusza Fedorowicza. Mam przez tą książeczkę Zapiski kleryka, lata 35-36, kilka zapisków. I jest jeden zapisek, który jakoś tak może przystaje do naszej dzisiejszej rozmowy. Patrzymy, patrzymy w przyszłość i marzymy o ofiarach i cierpieniach ogromnych, a tymczasem potykamy się o to, co krok na drobnych, poszednych przeciwnościach. Mamy takie właśnie fanatyczki, wulgarne, ojciec, nie będę dalej już cytowała, ojciec Tadeusz Fedorowicz mówi tutaj o tym, żeby po prostu znosić codziennego. To jest właśnie znoszenie tego codziennego cierpienia, nie prawdą heroizmu. Drodzy Państwo, główny rdzeń naszej audycji dzisiaj to była duła wypowiedź księdza Tadeusza Fedorowicza z 94 roku, którą Państwu zaproponowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Już Krzysztof Kożuch, Krzysztof Kożuch, słuchacz, którzy słuchali tej audycji, włączyli się w audycję. Za tydzień zdaje się, że nie będzie audycji, ale za dwa tygodnie będzie audycja na temat wczesnego wspomagania rozwoju. Szczęść Boże Państwu, Jana z Ramona. To jest korzystne dla PiS-u po prostu. Być może, ale niekoniecznie musi wypływać stamtąd. Ja też jako kobieta jestem przerażona tą skalą właśnie wulgaryzmu, jaki obserwuję. Tym, że kobiety używają takich sformułowań, że są takie zapikłe w tym wszystkim. Ja wiem, wydaje mi się, że teraz stało się modą i czymś, co jest akceptowane przez całą, opowiadanie o swoich aborcjach. To tak jakby wstydem było mieć torebkę tańszą niż kilka tysięcy, a już jak nie jest od Louisa Vuitton, to w ogóle jest skandal. I te kobiety opowiadają o tych swoich aborcjach, jakby się tym szczycą. Ktoś mi powiedział, no bo one chcą przestrzec, powiedzieć, że one też kiedyś to przeżyły. No dobrze, drogie pani, no ale to nie jest powód do chwały. Może powodem do chwały jest to, że kobieta dojrzała, kobieta, która ma pewien poziom wykształcenia, potrafiła jednak w życiu tak pokierować swoim losem, żeby nie być zmuszona do robienia tej aborcji. Może to jest powód do chwały, może taki coming out
a od tych kobiet, które nie zrobiły sobie aborcji, bo nie musiały, jest lepszy. Nie śmiem nic do tego dodawać, że odpowiem na pytanie Łukasza, czy to będzie żył ten temat. A to niebawem zobaczymy. I jeżeli ja mam rację, to może nie mam. Może Jarosław Kaczyński, jak to już się często zdarzyło, palną po prostu, bo on ma takie odruchy. Ale w tym programie stawiamy jest godzina 4:45. Gdyby on gdzieś, żeby to było gdzieś tam powiedziane do kamery, tego bardziej bym podejrzewał taki ten, bo ja sobie najpierw, jak mówię zawsze, Kierzolejkowski, inteligent ze wszystkimi jej wadami i plusami, a wadami się inteligentem zawsze strony wydywagowane i nie umiemy sformułowania jasnego komunikatu, tylko takie zawsze jak to widzę, że z jednej Jezus strony, z drugiej strony. On lubi dobrze uważać, że to się tak łatwo z niego pójdzie. Ale jeśli mam rację i to było celowe, no to po prostu znaczy, że PiS się nauczył od Platformy Obywatelskiej, że przyjął te zasady Igora Ostapowicza małpy w klatce. Wiązał, gdzie jest traktowany, że Kaczyński to wręcz Ostapowicz w relacji platformowskiej na stronie, jak tak mówił, że Kaczyński mógł ulepić w tym debacie. To jest małpa w klatce i jak się uspokaja, to trzeba mu popchnąć w klatce, żeby on podskakił. No najlepiej się kopało w klatce, mówiąc, puszczając palikota, żeby się odbierzył, żeby ktoś długowego powiedział matce, prawda, albo o tym, albo o bracie, no to jeżeli pan ma rację, to tak znowu, albo ktoś stanie, ale to jest tak tylko fajnie, że w tym czasie należy się spodziewać, że PiS posłuchaje pierwszą część programu poświęcony tematowi aborcyjnemu i stwierdziliśmy, no postawiliśmy pewne hipotezy, Rafał Wilczyń postawił hipotezę, że PiS może jest docelowa gratis na obydlenie takich najbardziej radykalnych odłamów lewicy i przykrycie. No i właśnie przykrycie czego? I tutaj ja z kolei postawię pewną hipotezę. Będziemy rozmawiać dzisiaj o co najmniej dwóch tematach, które być może warto by przykryć. Pierwszy z tych tematów to jest CETA. Mieliśmy awanturę wokół TTIP, teraz mamy CETA, czyli umowę z Kanadą i wydaje się, że mamy jakieś, może nie wybrzmiewające zupełnie głośno, ale jednak różnice stanowisk wewnątrz rządu. Patrząc na to z zewnątrz, można założyć, że wicepremier Morawiecki chce, żebyśmy w tę umowę weszli, chce, żebyśmy ją przynajmniej tymczasowo przyjęli, podczas kiedy wewnątrz PiS i wewnątrz rządu również odzywają się głosy, że to nie jest dobry pomysł. Mieliśmy też demonstrację przeciwko CETA w czasie tego weekendu. Teraz parę pytań. Po pierwsze, czy będzie rzeczywiście spór wewnątrz rządu, wewnątrz samej partii rządzącej wokół CETA, czy to będzie temat, który będzie w jakiś sposób ludzi interesował, bo wydaje się jednak mimo wszystko dosyć hermetyczny i to hermetyczny nie tylko dla zwykłych obywateli, ale jak się okazuje, również dla tych, którzy teoretycznie powinni go znać, bo jak przyznał z rozdwającą szczerością Jan Krzysztof Bielecki, no nikt z tego tysiąca stron chociaż nie przeczytał tej umowy. I zdaje się, że o to właśnie chodzi. Tak zwany swój król tam może być dobrze ukryty w tym tysiącu stron. Więc czy to w ogóle będzie temat? Czy to w ogóle warto przykrywać? Czy też nikt się tym specjalnie nie zainteresuje? Ja myślę, że w kontekście tego, co pan powiedział, warto by było zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w nowym rządzie ktoś tę umowę przeczytał? Bo jeżeli okazuje się, że szef Rady Gospodarczej przy premierze Tusku, czyli można powiedzieć pierwszy doradca gospodarczy, ekonomiczny, premiera, nie zna umowy i mówi, słuchajcie, to chyba nikt jego kolegów się tej umowy nie zna, a ten rząd negocjuje tę umowę, no to powstaje przerażające pytanie, jakich jeszcze dokumentów, które przyjęli, nie znali. No więc to jest pierwsza sprawa. Ja chciałam ci na takim nowym kosztorysie 38 milionów taki komentarz Felietan, gdzie autor napisał, że no, on by rozumiał, żeby premier się przyznał do tego, że nie przeczytał już CETA, bo to jest 961 stron i to nie jest też, bo nie znam osoby, która by przeczytała, ja 3 razy próbowałam. Ale przyznać się, że się nie czytało tak ważnego, a to jest jedna z tych, która się przeczytała. No dobrze, to jest umowa o wolnym handlu, wolnym, czyli bez ograniczeń. To co na tych 1000 stronach jest zapisane? Jakie ograniczenia tam są zapisane? To jest dobre pytanie, To jest, że tak jak w takim punkcie, ja też chciałem kogoś, kto przeczytał ten traktat i nie znalazłem nikogo. Także dlatego, że
później dopiero wyszedł tekst ujednolicony, chyba to profesor Leszyński z kimś tam jeszcze zrobili, ale traktat był w formie poprawek do konstytucji. Punkt 1387 zmienia się łodą, absolutnie nie, że nie do wszystkiego, nikt tego nie jest w stanie zrobić, ale zmówmy się, że no tam tę pracę rząd powinien komuś zlecić z takim tekstem ujednoliconym. No i tu też, no to nie jest co do kwestii, bo dużo by to można powiedzieć, co do kwestii, czy to będzie tematem. Myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, są dobrze zorganizowane środowiska, które wiedzą, że im to zakaża. To przede wszystkim rolnicy. Rolnicy polscy najbardziej zostaną po uszach, żeby się nie wyrażać. Jak wyjdzie CETA, czy TTIP, bo to w sumie jedno wychodzi, bo akurat te wszystkie animacje, te firmy masowo produkujące śmieciowe jedzenie amerykańskie, mają oddziały kanadyjskie i będą to wszystko sprzedawać do Polski sobie wtedy już, jak CETA wyjdzie. No i rolnicy mają tego świadomość. Stąd te zygzaki cudowne skądinąd pana Kosiniaka-Kamysza, który usiłuje chce udawać, że on nie ma nic wspólnego z TTIP i z CETA, skoro akurat w 2014 roku po pięcioletnich negocjacjach zostało to przez rząd polski parafowane, więc akurat cały ten okręg rządu PSL jest wspólny z Platformą. Ale widocznie zadowalał się tam z koleżkami w radach nadzorczych w różnych jakichś tam miejscach i nie znikał w taką poważną sprawę, jaką były umowy międzynarodowe, to jest bardzo prawdopodobne. Ja mam wrażenie, że obecny rząd troszkę tę sprawę przespał, bo uznał, że to jest po prostu zaszłość. No bo my już nic nie mamy do wynegocjowania, to wszystko zostało wynegocjowane. My się ewentualnie możemy rzucić rejtanem. No i teraz pytanie, dlaczego akurat my się mamy rzucić rejtanem? My mamy być znowu tym jedynym krajem, bo to się wszyscy przyzwyczaili w Unii Europejskiej, nawet w tej grupie rzeszowskiej, że my to jest tak jak w Monty Pythonie i Świętym Grelu, wszędzie się Lancelota posyłało przodu, żeby on po prostu wór dostał. Prawda, że Polacy są zawsze wyrywni, to nie Polacy się idą awanturują, a Czesi, Słowacy, Żołdowe, wszyscy inni poczekali, powiedzą, no skoro trudno, jest weto, prawda, jest weto, więc nie może to wyjść, bardzo żałujemy, a to nie tylko my protestujemy, bo to protest odbył się w wielu państwach europejskich. Z jednej strony mówimy tego samego dnia. No dobrze, no przestańcie, 500 milionów obywateli Unii Europejskiej, a 35 milionów Kanadyjczyków, ja to nie mogę ten rynek zarzucić, prawda? Też przypomina się, jakie były obawy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, że nasze rolnictwo było w koronach niemieckich, holenderskich, tak dalej, więc społeczeństwo nie wie, o co chodzi. Ja się obawiam, że brak tego dialogu no, może być w skutkach bardzo nieprzyjemny dla rządu, bo to demokracja, bo ludzie bardzo nie lubią, jak się coś poczyty robi, jak negocjacje były absolutnie po prostu prowadzone. Nawet ktoś sprawdzał, czy w okresie tych negocjacji z ust ówczesnych negocjatorów ministrów polskiego rządu pojawiła się jakaś wypowiedź, która użyła słowo CETA. Nie było takiego. Przez 4 lata ci są to robiono, więc to już jest pierwsze podejrzenie. Drugie, nie lubimy bardzo, jak nam się wciska złą żywność. A tutaj takim hasłem, który skłania ludzi do wyjścia na ulicę, jest to, że dostaniemy te zmutowane warzywa. Zobaczmy, że w tym też jest sporo propagandy. Tak, no, że na przykład czytałam ostatnio, że tusze wołowe w Kanadzie myte są wodą chlorowaną, prawda? I że nawet w wodzie mineralnej są takie jakieś te genetyczne specyfikacje, więc jest sporo strachu, no ale ja muszę powiedzieć, jak tak oglądam to wszystko, bo zawsze, kiedy spadały notowania rządzących, to zawsze uważano, że odpowiedzialna jest za to polityka informacyjna rządu. Bo przeżyła to na swojej skórze wielokrotnie i wiem, jak to wygląda. Natomiast tutaj patrzę, że tej polityki informacyjnej rządu nie ma. To znaczy nie ma dialogu ze społeczeństwem, nie ma tłumaczenia tego, co chce się zrobić, nie ma tłumaczenia tego właśnie, co to jest CETA, dlaczego chcemy to podpisać, albo nie będziemy tego podpisywać. I w wielu innych sprawach też nie ma. Wspomniałeś o środowiska, w którym ta umowa zagraża, i przede wszystkim powiedziałeś o rolnikach. Czy to może oznaczać, że będziemy mieli w niedalekiej przyszłości do czynienia z demonstracjami rolniczymi w Warszawie, bo ta demonstracja, która miała miejsce w sobotę, no to raczej była demonstracja aktywistów. To dodawane, bo ona się mało nie podbiła. Wspólne demonstracje partii razem z narodowymi studiarzy są dodawane, ale nie, my nie występujemy na wzajemnym wyzywaniu przemawiających, tak, że wszyscy zostali wygnieni, ale i dzieli oklaski, jak się stoi. Nie, no poważnie, no, demonstracje może tak, natomiast sądzę, że tu mówimy o tym, nie
mówimy o takim